Tak? O Jezu, jeszcze mi się ręce trzęsą. Tak? A to jest moja żona. Zofia! Ekstra, gotowy? Gotowy. Oh yeah! To są Chiny, a to jest widok z 50. piętra mojego biura. I dzwoni do mnie mój kumpel, milioner, który powiedział, że kupił sobie dzisiaj nowego Xiaomi. Zaraz przyjedzie, to ja tam schodzę na dół, zobaczymy. Aha, jest! Tak to on! Adrian milioner! Poka to, poka! Jak? A weź spierd dalej, chuj! God damn it! Fajny kolor. Proszę, lidar. I co nam powiesz? Strasznie, ale to strasznie popierdala. Tak? O Jezu, jeszcze mi się ręce trzęsą. Tak? SU7 Max. Ten Max to jest jakieś tam tego? To jest wersja z dwoma motorami. Ma prawie 700 koni. Aha. No i dobrze, nie, pokażemy coś widzom. Nie wiem, może bagażnik pokaż? Bagażnik. Kwiatki dostaliście. Tak, czekaj, bo kwiaty to chyba latały po całym bagażniku, bo ja trochę teraz się bawiłem. Aha. No i ten bagażnik, no całkiem spoko, nie? A patrz, i są składane fotele, nie? No, są składane fotele. A ty masz ten, a to, ty masz jeszcze duży spodek pod spodem, nie? Ty, głęboki. No, duży jeszcze. Ty, patrz, to jest na rzepie, a to i tak odpadło. O, myślenki, oponki. 20 cali felgi. Tu masz port ładowania. Popatrz, jak się fajnie otwiera. To jest tak dziwne, to jest dziwne, to jest taka guma, że tą gumą albo sobie zatykasz jedną port, albo drugi port. To ja mam w Lipmotor 2, zaoszczędzili tutaj. No i wiesz, a jak gdzieś zostawisz, to już nie ma. No, bez sensu. To jest dziwne, ale... Okej. Okay. Wiesz, drzwiczki masz, wiesz, bezramkowe. Oczywiście, podstawa. Soft close oczywiście, bo to... Nie można trzaskać drzwiami. No nie. Okej, tutaj ten. Rozpoznaje twarz, otwiera się wszystko, wiesz, tak? Mam podłączonego Bluetootha teraz, więc po prostu podchodzę, otwieram, nie? No, normalnie. Ma, wiesz, fajne fotele, wentylowane, grzane, tu ma pompowane boczki. Aha. W zakrętach się boczki pompują. Pachnie nowością. Pachnie nowością. Ile zrobiłem nim kilometrów? Czekaj nawet. Nawet nie wiem, jak to się topi. Nie potrafisz. No widzisz, że... Siadam. Ja nawet nie wiem, gdzie tu sprawdzić kilometry. Ale tutaj ten mały taki ten. No. A ten jest fajny, bo to zobacz. On się obraca w ogóle, bo jak zgasza silnik ten, to zobacz. To się wyłącza, nie? I się zamyka ekran. Aha. Jak go odpalasz, to cyk. Ci się pokazuje ekranik, nie? Aha. Tu masz jeszcze HUD, nie? Okej, ja kupiłem jeszcze tyle akcesoriów. Myślałem, że można je kupić na miejscu w sklepie, ale powiedzieli, że to tylko mają display i że trzeba wszystko sobie online zamówić, nie? Fajna jest panorama. Jest cała panorama, nie? No. Spoko. Do końca. Sexy. Sexy. Tu można akcesoria do niego tutaj sobie dokupić. Potem. Pod spodem głośniki, czy jakieś tam pierdoły. Jakieś tam przyciski są, temperatura, jak ktoś lubi przyciski. Ładnie się otwiera, to jeszcze zdjęcie. Sexy zdjęcie. Piękne. Ładowarka bezprzewodowa, 50 W. Że wiesz, można ładować telefon. Tutaj w głośniku mi nawigacja gada, albo że jakieś właśnie, że jakieś zdjęcia gdzieś jakieś robi, coś. Ale to fajnie, bo tylko ty słyszysz, że inne. No, nie przeszkadza. No, u mnie gada z głośników. Wiesz, to jest co wygląda jak metal, to jest metal, wiesz. Nie przeżyli pod tym względem, nie? To jest metal, no. Okay. Od zera? Od zera? Dobra, od zera. Włączamy tryb ekstra, gotowy? Gotowy. Ja pierdolę! Motyla noga! Kurwa, ulecę ten autobus. Fucking hell, 150. ja już to robiłem chyba z czwarty raz dzisiaj, ale... Te? Ale aż mi łzy z oczu leczą. Jesteś szczęśliwy? O, przeszczęśliwy. Tak? Fantastycznie. Ty też dział to? Okay. Jeszcze raz? No, jeszcze raz. No. Czyli jakie samochody mają takie? Ile to ma? 3,5 czy ile? 2,7 do setki. 2,7? No. God damn. Dobra, że teraz... Strasznie, po prostu tak ciągnie. To jakie samochody mają takie osiągi?
Tylko elektryki, ewentualnie najgrubsze jakieś super samochody teraz, wiesz, tam, wiesz, nie wiem, tak, najgrubsza półka, Porsche Turbo, wiesz. No takie rubki są tylko, tak wygląda na plastikową, nie, ale to wszystko miękkie, dobrze. Wszystko jest na pasku, tam. Dobrze, robimy to jeszcze raz, ale teraz pokażę wam teraz licznik. Może rolling stanie, nie, czy od zera? Dawaj od zera. Dobrze, no to włączymy. Niech zobaczymy, jak to wygląda od zera. Włączamy boost na 20 sekund, ready? Aha. Okej, okej, dobra. No dobra, Tomasz, dobra. Dobra, aha, jeszcze jak macie do nas dzwonić i się pytać, czy wam to kupimy? Tak, kupimy, ale... Jest tylko po chińsku system, nie ma pan. No, koszt sprowadzenia tego, no to będzie parę tysięcy dolarów. Cenę normalną dostaniecie taką jak... Na dzisiaj jak zamówisz, to dostawa na przyszły rok dopiero. Ja zamówiłem w dniu premiery, nie? Aha, czyli dostawa na przyszły rok. No i, ale nie dzwońcie do mnie, nie pytajcie się mnie, ile kosztuje rejestracja w Polsce, to jest wiedza z Google'a. I co? Co to miałem powiedzieć? Co mnie jeszcze tak wkurwia, jak dzwonią auto? Aha, czy gwarancja jest? Nie, nie ma gwarancji, no nie, jest gwarancja w Chinach. Auto kupujemy, rejestrujemy w Chinach, wyrejestrujemy i eksportujemy jako używane. I nie ma gwarancji, części zamienne są dostępne. Tyle. www to są chiny.pl. To jest fajne, wiesz, że masz. Wiesz co, on bardzo ładnie... Możesz sobie ustawiać jak chcesz, możesz... Wiesz. Bardzo ładnie wykrywa inne samochody, lepiej niż ja, niż w moim Lipku. No, i jeszcze wiesz co było fajne? O, poczekaj, że pokazuje jak ludzie przechodzą, ci, którzy są przed samochodami. Wiesz, tu ma bardziej zaawansowane lidary i ten SIM software to Xiaomi ma bardzo zaawansowany, nie? Lepiej wykrywa linie, pojazdy, wszystko. Także podejrzewam, że Xiaomi będzie teraz Tesla gonić. No, ja muszę wracać do roboty. Stamtąd zacząłem nagranie, tam z 50. No ale głośniki Xiaomi, nie jakieś firmówki? Xiaomi dobre sprzęty robią. O, dobrze. I co powiesz, Adrian, jeszcze na koniec? No, tak to moja żona przyjechała. A to jest mój samochód, ja wam nie pokazywałem swojego, bo już go długo mam. A to jest moja żona, Zofia. Adriana. Wam jeszcze pokażę mojego. Mój to jest Leap Motor C01. Nie aż taki zajebisty jak ma Adrian. Jeszcze brudny trochę. Ale dobra, jeszcze Adrian ma coś tam do powiedzenia. Żonie się podoba. Tak? Mówię, twojej żonie się podoba. Ale ona nie lubi sedanów. Ona chce SUV-a. Zobacz, jak patrzy się na naszego. Dobrze. Jeszcze się musi pochwalić. Jest lodówka. Jest lodóweczka, rozumiesz? Ale lodówka może grzać i chłodzić. Tak? No. Super. O, tu masz fajne te zagłówki. A tu jest ten, mocowanie na ten. Tu się dokłada i możesz iPada zamocować. Dobra, tu będzie więcej na moim kanale, zapraszam, będę opisywać. No. Adrian w ogóle rozpoczyna karierę YouTube'a. Znaczy, ty już ją rozpocząłeś dawno ze swoim hitowym filmem. A. Co to był za hitowy film? Jak naprawiam przepustnicę od Volvo. Ile wyświetleń? Chyba ze 120 tysięcy. No. Czekaj, a nie, tutaj daj, na tle. Czekaj. Dobra, już pojechał, jest ciszej. Więc tak, link do kanału Adriana będzie w opisie. I co tam znajdziemy? Jakie rzeczy? No, głównie o samochodach. Jeszcze nie zdecydowałem, czy będę dalej po angielsku, bo oryginalnie kanał prowadziłem w języku angielskim, żeby trafić do szerszej rzeszy publiczności. Zobaczymy, może będzie po polsku. Jeszcze nie zdecydowałem, może po polsku, może po angielsku. Aha. Powiedzcie, co i czy wolicie po polsku, czy po angielsku. No, napiszcie w komentarzu. Xiaomi, troszkę opiszę. Ale to będziesz musiał teraz szybko coś nagrać. No bo... Nagrywałem teraz, jak jechałem z odbioru, takie historie może na początek. To publikuj szybko, bo ja to publikuję już, nie wiem, może nawet dzisiaj.
Okej, no to tyle, wbijajcie na kanał do Adriana. Powiem wam tak, ludzie się zatrzymują, głównie, że robią zdjęcia. Przed chwilą tutaj chłop w jakimś tym Mercedesie na sok z dinozaura też zdjęcia robił. Robi wrażenie. Ha, bo ha. Oh yeah! Aż się oblałem.